Jeżeli zastanawialiście się, jaka jest najpopularniejsza technologia wśród programistów, z jakiego narzędzia programiści korzystają najczęściej, odpowiedź jest tylko jedna – Git. Wyniki corocznej ankiety Stack Overflow są jednoznaczne. Z Gita korzysta 94% programistów, bez względu na to, skąd są i czym w programowaniu się zajmują. Dlatego to właśnie Git jest tematem mojego pierwszego kursu, który właśnie dzisiaj ma swoją premierę. W tym filmie opowiem, co dokładnie znalazło się w kursie, a przedstawiam w nim Gita nie tylko jako narzędzie do codziennej pracy, ale rysuję dużo szerszy kontekst. Pokazuję m.in. jak wykorzystać znajomość Gita i GitHuba do stworzenia atrakcyjnego portfolio i zwiększenia tym samym swoich szans na rynku pracy, a także tłumaczę, jak wykorzystać GitHuba do nauki, do zdobywania kolejnych umiejętności i stawania się coraz lepszym programistą. W ciągu następnych kilkudziesięciu minut opowiem też, co sprawia, że znajomość Gita jest aż tak istotną umiejętnością, jakie są zalety nauki Gita już na samym początku przygody z programowaniem i ile czasu na tę naukę potrzebujesz. Na koniec odcinka zastanowimy się też, jakie projekty warto umieszczać na GitHubie. Kamil Brzeziński, kanał Jak Nauczyć Się Programowania. Zapraszam! Zaczynamy od kursu Git od podstaw, nad którym pracowałem przez ostatnich kilka miesięcy i który dzisiaj wreszcie mogę Wam zaprezentować. Kurs dostępny jest na stworzonej przeze mnie platformie programujodpodstaw.pl, o której więcej opowiem za kilka minut. Opowiem też o tym, jak wygląda dostęp do kursu oraz jak kształtować się będą jego ceny, ale najpierw chcę powiedzieć kilka słów o samym kursie. Tych ostatnich kilka miesięcy to było naprawdę mega dużo pracy, ale patrząc na efekt końcowy, wiem, że było warto. Jestem mega, mega zadowolony z tego, co stworzyłem, bo uważam, że nie jest to po prostu kolejny, zwykły kurs Gita, gdzie przechodzimy przez kolejne komendy i po pierwsze, nie bardzo jesteśmy w stanie zrozumieć kontekst tego, co robimy, po drugie, wiedza jest zaprezentowana w sposób chaotyczny, a my jesteśmy zarzucani kolejnymi komendami bez jakiejś wyraźnej logiki i po trzecie, nie różni się to praktycznie niczym od oficjalnej dokumentacji, która dostępna jest na stronie Gita. Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów, które tworzę na kanał, tak i tym razem zadbałem, żeby wiedzę przekazywać w jak najbardziej konkretny, zwięzły, łatwy do zrozumienia i praktyczny sposób. Także jeżeli ktoś oczekuje godzinnych rozważań na temat poszczególnych komend, lania wody i powtarzania jednej rzeczy po kilka razy, to w kursie Git od podstaw tego na pewno nie znajdzie. Dołożyłem wszelkich starań, żeby materiał był podzielony na logiczne części, żeby każda kolejna część była naturalną kontynuacją poprzedniej, a materiały wideo na każdym etapie kursu były w jak największym stopniu naszpikowane wiedzą. Bardzo ważna jest też struktura kursu. Chciałem mieć pewność, że będziesz w stanie wykorzystać jak najwięcej nowych umiejętności na tak wczesnym etapie kursu, jak to tylko możliwe. I jestem mega dumny z faktu, że to się udało. Kurs przygotowałem w taki sposób, że już po przerobieniu kilkudziesięciu pierwszych minut możesz spokojnie korzystać z Gita we własnych projektach. Kolejnych kilkadziesiąt minut i w pełni zaczynasz rozumieć, czym są gałęzie, czyli branche, po co i jak je tworzymy, a także jak łączymy zmiany, które na tych branchach wprowadzamy. Kolejnych kilkadziesiąt minut daje Ci kolejny zastrzyk wiedzy dotyczący GitHuba, gdzie możesz zacząć już umieszczać swoje repozytoria. Następnie uczysz się pracy z innymi osobami, gdzie przechodzimy przez różne scenariusze pojawiające się w pracy, gdy w kilka osób rozwijamy jeden projekt. I to jest ten moment, kiedy stajesz się już takim pełnoprawnym użytkownikiem Gita, który wie, jak z niego korzystać i zna najważniejsze komendy, które są niezbędne w codziennej pracy. Ale na tym oczywiście nie koniec, bo w dalszej części kursu podnoszę poprzeczkę i odkrywam kolejne możliwości Gita. Wspólnie przechodzimy przez różne narzędzia ułatwiające pracę z Gitem i poznajemy w praktyce kolejne, coraz bardziej zaawansowane komendy. Mówię też o dobrych praktykach w pracy z Gitem oraz o błędach i problemach, które podczas tej pracy na pewno będą się zdarzać. I tak jak wspominałem na początku filmu, duży nacisk kładę również na przedstawienie Gita oraz GitHuba jako narzędzi do nauki oraz narzędzi do zbudowania ciekawego portfolio i zwiększenia tym samym swoich szans na rynku pracy. W czasach, gdy konkurencja przy wchodzeniu do branży IT jest naprawdę spora, nie wystarczy już samo CV. Dzisiaj, żeby rekruter zwrócił na nas uwagę, naprawdę trzeba się wyróżnić, a żeby to zrobić, niezbędne jest posiadanie w swoim dorobku co najmniej kilku niebanalnych, rozbudowanych projektów i zaprezentowanie ich we właściwy sposób. GitHub nadaje się do tego idealnie, ale właśnie, trzeba jeszcze wiedzieć, jak to zrobić. Ta umiejętność jest jeszcze cenniejsza w sytuacji, gdy nie kończyliśmy studiów informatycznych. Wtedy ten nacisk na praktykę, na zrealizowane projekty i zaprezentowanie ich w taki sposób, żeby rekruter zdecydował się odpowiedzieć na nasze CV, jest wyjątkowo istotny. Taką przysłowiową wisienką, albo jak to mówi pewien polski piłkarz, truskawką na torcie, są sprawdzające wiedzę quizy, które mogą pełnić dwie role. Po pierwsze, dzięki nim możemy sprawdzać nasz progres podczas kursu oraz utrwalać zdobywaną wiedzę. Po drugie, możemy je wykorzystać do powtórzenia wiedzy na temat Gita, gdy wybieramy się na rozmowę kwalifikacyjną. Na obecną chwilę przygotowałem kilkadziesiąt pytań w różnych formach. Są i pytania jednokrotnego wyboru, i pytania, w których trzeba wskazać kilka prawidłowych odpowiedzi, i pytania, w których trzeba coś uporządkować albo dopasować, także nudy na pewno nie będzie.
Tę część kursu planuję również rozwijać przy okazji kolejnych aktualizacji. Git od podstaw to pierwszy kurs dostępny na platformie programujodpodstaw.pl. Kupując kurs, otrzymujesz do niego dostęp od razu po opłaceniu zamówienia. Dostęp do kursu, jak również do wszystkich przyszłych aktualizacji, które na pewno i to całkiem niedługo się pojawią, jest dożywotni. W praktyce oznacza to, że tak długo jak istnieć będzie platforma programujodpodstaw.pl, tak długo będziesz mieć dostęp do swojego konta i wszystkich kursów, jakie zostały do niego przypisane. A platforma Programuj od podstaw na pewno będzie istnieć za rok, za 2 lata i za 3 lata też. Na 99% będzie istnieć za 5 lat i jest duża szansa, że także za 10 lat. Oczywiście w pewnym momencie mogą pojawić się zmiany, ale umawiamy się w ten sposób, że jeżeli w jakiejś odległej przyszłości będę zamykał platformę, dam Ci znać co najmniej rok wcześniej i dam Ci też możliwość ściągnięcia wszystkich zakupionych materiałów. Innymi słowy, kupując kurs, faktycznie dostajesz go na zawsze. Jeżeli chodzi o szczegóły techniczne, to na obecną chwilę płatności obsługiwane są przez serwis Przelewy24, co oznacza, że możesz wykupić dostęp do kursu albo przy pomocy szybkiego przelewu, albo płacąc blikiem. Twoim loginem jest adres e-mail podany podczas składania zamówienia, hasło do konta przychodzi na maila i oczywiście, jak zawsze w takich przypadkach, zalecana jest jego zmiana. Mail powinien przyjść od razu po opłaceniu zamówienia, ale gdyby nie było go w skrzynce odbiorczej, sprawdź proszę folder spam, bo w rzadkich przypadkach może on trafić właśnie tam. A gdyby i tam go nie było, napisz do mnie na adres kamil@programujodpodstaw.pl i pomogę tak szybko, jak to tylko możliwe. Gdy masz jakieś pytania, sugestie, wątpliwości, chcesz się podzielić opinią na temat kursu, również pisz na tego maila, odpowiem na pewno. Cena kursu w dniu, kiedy ukazuje się ten film, czyli 21 kwietnia 2022 roku, to 349 zł. I jest to cena promocyjna, która będzie obowiązywała przez 2 tygodnie do 5 maja. Po tym dniu kurs cały czas będzie dostępny i będziecie mogli go zakupić w dowolnym momencie, ale jego cena wzrośnie do 399 zł. Okres promocji to również okazja, żeby otrzymać zniżkę na e-book Roadmapa Programisty, w którym opowiadam czego, kiedy i dlaczego się uczyć, żeby zostać programistą. Wystarczy po dodaniu kursu do koszyka dodać do niego również roadmapę, a i cena zostanie obniżona aż o 30 zł. Na platformie Programuj od podstaw w przyszłości pojawiać się będą również kolejne kursy. Prawdopodobnie już pod koniec tego roku swoją premierę będzie miał kompleksowy, bardzo praktyczny kurs Java. W dalszej kolejności szykuję rzeczy związane z Pythonem, bazami danych, testowaniem oraz rekrutacją, także jeżeli jesteście zainteresowani tymi tematami oraz nowościami związanymi z platformą, zachęcam do zapisania się do newslettera. Dzięki temu nic, nad czym w ramach programu od podstaw będę pracować, nigdy Was nie ominie. A dlaczego znajomość Gita jest aż tak ważna? Co sprawia, że korzysta z niego aż 94% programistów? Na początku szybkie wprowadzenie dla osób, które są totalnie zielone w temacie Gita. Git to tak zwany system kontroli wersji, po angielsku Version Control System, w skrócie VCS. System kontroli wersji to narzędzie, które pozwala nam na archiwizowanie zmian w kodzie i wracanie do nich w razie potrzeby. W praktyce wygląda to tak, że pracujemy nad czymś, dodajemy jakąś nową funkcjonalność i gdy uznajemy, że to jest ten moment, w którym chcielibyśmy zapisać stan naszej pracy, stan całego projektu, tworzymy tak zwany commit, czyli punkt w repozytorium, do którego zawsze będziemy mogli wrócić. Repozytorium to z kolei struktura, którą tworzy Git do przechowywania całej historii naszego projektu. Taka historia wraz z poszczególnymi commitami jest bardzo ważna, bo po pierwsze, gdy coś w projekcie się zepsuje, coś przestanie działać, zawsze możemy cofnąć się o kilka kroków, zobaczyć, która zmiana spowodowała problem i z łatwością ten problem naprawić. Gdybyśmy tej historii nie zapisywali, szukanie przyczyny błędu, zwłaszcza gdy projekt jest rozbudowany i pracuje nad nim wiele osób, które codziennie wprowadzają do niego masę zmian, często byłoby jak szukanie igły w stogu siana. W projektach istotne jest też wersjonowanie i chociaż to słowo może brzmieć odrobinę enigmatycznie, prosty przykład wyjaśni wszystko. Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś projekt, na przykład system operacyjny Windows. Na rynku pojawia się jego nowa wersja Windows 11. Ale czy to oznacza, że Microsoft tego samego dnia zapomina o Windowsie 10? Nie, ta wersja systemu cały czas jest wspierana i cały czas dostarczane są do niej aktualizacje związane z bezpieczeństwem. W praktyce oznacza to, że firma Microsoft musi utrzymywać co najmniej dwie osobne linie rozwoju systemu. W bardzo łatwy sposób można to ogarnąć właśnie przy pomocy systemu kontroli wersji, takiego jak Git. Więcej informacji na temat Gita, na temat tego, co wyróżnia Git spośród innych systemów kontroli wersji i co sprawiło, że Git praktycznie wyparł poprzednio stosowane narzędzia tego typu, przedstawiałem w filmie Git i GitHub w 60 minut i teraz zobaczymy kilkuminutowy fragment tego właśnie filmu, a następnie przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto nauczyć się Gita już na samym początku przygody z programowaniem. Czym jest GitHub? Bardzo często słyszy się, że gdy wysyłamy jakieś CV, że gdy aplikujemy o pracę, powinniśmy podać link do naszego GitHuba. GitHub to serwis, w którym możemy umieścić repozytoria Gita. Mówiłem już, czym jest repozytorium. Jest to miejsce, w którym trzymamy kod projektu, razem ze wszystkimi zmianami, które do tego projektu wprowadziliśmy. I oczywiście ten projekt Gita możemy przechowywać sobie lokalnie na naszym komputerze,
ale gdy chcemy się tym kodem z kimś podzielić albo chcemy, żeby ktoś jeszcze z nami pracował nad tym projektem, to wtedy ten kod musimy gdzieś umieścić. Musimy umieścić ten kod, to repozytorium, w odpowiednim serwisie. I GitHub właśnie jest takim serwisem. To idealne miejsce do tego, żeby umieścić własne repozytorium. Nie jest to jedyny serwis, który to umożliwia w internecie, ale jest to serwis zdecydowanie najpopularniejszy. Jest obecnie darmowy, także nic nie stoi na przeszkodzie, żeby założyć tam konto i własne repozytoria tam umieszczać. Wiedząc już, czym są Git i GitHub, możemy odpowiedzieć na pytanie. Dlaczego tak istotne jest zdobycie związanych z nimi umiejętności, gdy tylko zaczynamy uczyć się programowania? Jest co najmniej 10 powodów, dla których warto to zrobić. Powód numer 1. GitHub to idealne miejsce do przechowywania projektów. Nie musimy martwić się, jak to wszystko ułożymy na dysku. Nie musimy myśleć o tym, jak tworzyć backupy swoich projektów, bo wszystko mamy na GitHubie. Każdy projekt umieszczamy w osobnym repozytorium, dzięki czemu wszystko ma jasną, czytelną strukturę. Mamy porządek w naszych plikach i, co być może najważniejsze, nie musimy stresować się, że zepsuje nam się komputer, padnie nam dysk, albo przypadkiem skasujemy folder z projektami, bo wszystko jest w chmurze. Dostępne w dowolnym momencie, z dowolnego miejsca. Powód numer 2. Umieszczanie projektów na GitHubie to świetny sposób na śledzenie swoich postępów. We wspomnianym e-booku Roadmapa Programisty, poza przejściem przez wszystkie tematy niezbędne do zostania programistą, mocno podkreślam, jak ważną rolę w tym wszystkim odgrywa praktyka. I nie tylko o tym piszę, ale też daję bardzo konkretną listę pomysłów na kilkadziesiąt projektów podzielonych pod kątem trudności. I właśnie te wszystkie projekty, które tworzymy podczas nauki, możemy umieszczać na GitHubie. Dzięki temu będziemy mieli nieustanny wgląd w to, co już zrobiliśmy i będziemy mogli obserwować, jak idzie nam praca. Sprawdzając, jak często robimy komity w naszych projektach, natychmiast będziemy mieli odpowiedź na pytanie, czy faktycznie uczymy się systematycznie. Powód numer 3. Skoro jesteśmy przy postępach, to GitHub daje nam również ogromne możliwości, jeżeli chodzi o powrót do kodu, który jakiś czas temu napisaliśmy. Z łatwością możemy otworzyć jeden z projektów, nad którym kiedyś pracowaliśmy i dzięki temu, po pierwsze, zobaczyć, jaki progres od tamtej pory zrobiliśmy, a po drugie, stwarza nam to okazję, by ten dawny projekt rozwinąć, zmienić czy poprawić, wykorzystując nabyte przez ten czas umiejętności. Powód numer 4. Na GitHubie dostępna jest cała masa projektów, które możemy wykorzystać nie tylko jako źródło inspiracji do nauki, ale również jako bazę, na której będziemy pracować. Możemy utworzyć tzw. fork repozytorium, o czym również opowiadam w kursie. Fork to w dużym uproszczeniu kopia projektu, która odtąd dostępna jest na naszym GitHubie i z którą możemy pracować tak jak z każdym repozytorium na naszym koncie. Także możemy taki projekt przeglądać, zmieniać, dodawać do niego nowe funkcjonalności, a to też jest świetny sposób na naukę programowania. Powód numer 5. Podczas codziennej pracy łatwo jest wrócić do tego, co już było, nie musimy się więc bać, że coś zepsujemy, a to z kolei zachęca do próbowania i eksperymentowania. A takie próbowanie i eksperymentowanie to jedne z najważniejszych rzeczy podczas nauki programowania. Jeżeli czytamy książkę o programowaniu i wydaje nam się, że wszystko rozumiemy, zachęcam do samodzielnego napisania kodu. Gwarantuję, że wcale tak różowo nie będzie. Podobnie jak przerabiamy jakiś tutorial. Piszemy kod razem z autorem, linia po linii i mamy wrażenie, że wszystko jest jasne, ale zamknijmy teraz tę kartę w przeglądarce, otwórzmy IDE i spróbujmy stworzyć taki sam lub podobny projekt sami, od zera, bez sprawdzania, jak to jest zrobione w tutorialu. Nagle się okaże, że mamy pustkę w głowie. Tak, w programowaniu nie ma dróg na skróty. Żeby się nauczyć programować, musimy pisać kod sami, sami musimy rozwiązywać problemy, sami musimy różnych rzeczy próbować, sprawdzać, co działa, a co nie. I wiadomo, że człowiek może się trochę bać takiego eksperymentowania, bo jak już mamy kawałek kodu, który działa, myślimy sobie, dobra, nie będę już nic zmieniać, bo jeszcze coś popsuję i potem nie będę wiedział, jak wrócić do tego, co było. Z Gitem takiego problemu nie ma, bo zawsze możemy wrócić szybko do tego, co mieliśmy wcześniej. Powód numer 6. Dzięki znajomości Gita i GitHuba łatwiej pracować z innymi osobami nad wspólnym projektem i razem się uczyć. Pamiętam, jak to wyglądało w czasach moich studiów kilkanaście lat temu. Wspólny projekt oznaczał, że każdy robił swoją część na swoim komputerze, a potem wysyłaliśmy sobie to wszystko mailem i składaliśmy w całość. Nie muszę chyba mówić, że nie było to zbyt wygodne, do tego pojawiały się naturalne wątpliwości takie jak, który plik jest aktualny, czy na pewno ta wersja jest najnowsza, albo czy powinienem wziąć plik final 3, czy może jednak final final. Zresztą myślę, że wiecie, o co chodzi. Z Gitem i GitHubem jest porządek i projekty grupowe faktycznie da się realizować. Powód numer 7, o tym jeszcze będę ze szczegółami opowiadał w dalszej części filmu, ale konto na GitHubie to świetny sposób na zaprezentowanie tego, co umiemy, zwłaszcza gdy nie studiowaliśmy informatyki. Gdy chcemy rozpocząć karierę programisty, najważniejsze jest doświadczenie. Nie ma innej drogi, nieważne czym w programowaniu chcemy się zajmować, musimy mieć w portfolio co najmniej kilka ciekawych projektów. A GitHub stwarza wyjątkowe możliwości, żeby tymi projektami się pochwalić. Powód numer 8. Wykorzystując serwis GitHub Pages, możemy postawić własną stronę internetową w domenie github.io i o tym, jak to zrobić, również opowiadam w kursie Git od podstaw.
Taka strona to świetny sposób na zaprezentowanie swojego portfolio. Możemy na niej napisać kilka słów o sobie, opisać nasze najważniejsze projekty. Możemy też dodać kilka screenshotów tych projektów, nadając całości atrakcyjnego, przykuwającego uwagę wyglądu. Powód numer 9. Warto poznać możliwości GitHuba, żeby wykorzystać go jako jedno ze źródeł do nauki. GitHub to nie tylko masa rewelacyjnych projektów, z których możemy się uczyć i na bazie których możemy tworzyć własne projekty, ale też ogromny zbiór repozytoriów zawierających wszelkiego rodzaju wiedzę. Jeżeli szukasz kursów dotyczących różnych dziedzin informatyki, jeżeli interesuje Cię wiedza na temat sieci internetowych czy kryptografii lub jeżeli chcesz znaleźć listę najlepszych narzędzi, które powinien znać każdy programista, możesz być pewien lub pewna, że ktoś już takie repozytorium stworzył. I w kursie Git od podstaw pokazuję, jak wykorzystać te niesamowite zasoby GitHuba. I wreszcie powód numer 10. Powód banalny i jednocześnie najbardziej oczywisty. Nieważne, czy programujesz od wczoraj, od tygodnia czy od 3 miesięcy, znajomość Gita prędzej czy później i tak Ci się przyda. Dlaczego więc nie nauczyć się tego już na samym początku? Wiemy już, że Gita warto nauczyć się jak najwcześniej. Od razu nasuwa się też pytanie, ile czasu na to potrzebujemy? Tydzień, miesiąc, rok? I jak to się ma do nauki innych zagadnień, które są niezbędne do zostania programistą i o których piszę w e-booku Roadmapa Programisty? Zacznę od odpowiedzi na ostatnie pytanie. Gita warto uczyć się równolegle z innymi tematami. To nie jest tak, że najpierw musimy uczyć się tematów A i B, potem przechodzimy do Gita, spędzamy na jego nauce 3 miesiące i dopiero poznajemy tematy C i D. Git to takie narzędzie, z którego nieustannie korzystamy pisząc kod i tworząc kolejne projekty, które powinny być nieodłącznym elementem każdego kroku na naszej drodze do zostania programistą. Ale okej, jest faktycznie jeden temat, który warto poznać przed Gitem, a są to podstawowe umiejętności korzystania z konsoli systemowej, czyli terminala. Bo chociaż istnieją narzędzia z interfejsem graficznym, które umożliwiają wykonywanie wszystkich operacji w Gicie, to jednak wcześniejsze nauczenie się obsługi Gita z poziomu konsoli pozwala nam na dużo lepsze zrozumienie wszystkiego, co jest z Gitem związane. Dlaczego jest to tak istotne i dlaczego nie warto się tego bać, opowiadam dokładnie w pierwszej części kursu. Do kursu dołączyłem również znany z tego kanału film wprowadzający do tematu konsoli systemowej. Konsola, terminal, najważniejsze komendy. Opanowanie zagadnień z tego krótkiego filmu w zupełności wystarcza, żeby bez najmniejszych problemów w pełni wydajnie pracować z Gitem. A ile czasu potrzebujemy, żeby poznać Gita? Tak jak mówiłem, nauka Gita to proces, którego nie musimy wrzucać w jakieś konkretne ramy, a raczej powinniśmy potraktować go jak nieodłączny element naszej pracy. Git ma bardzo fajny próg wejścia. Tak naprawdę już po kilkudziesięciu minutach, po poznaniu podstawowych zasad i opanowaniu kilkunastu komend, jesteśmy w stanie zacząć z Gita korzystać i widzieć realne zalety takiego sposobu pracy. Następnie bez narzucania sobie dużej presji, praktycznie bezwysiłkowo możemy poznawać kolejne komendy i odkrywać coraz większe możliwości Gita. I właśnie w ten sposób przygotowałem kurs Git od podstaw. Dzieląc go na logiczne części, daję Wam bardzo dużą swobodę dotyczącą tego, jak chcecie poznawać Gita. Możecie nauczyć się tego, co przedstawiam w kilku pierwszych częściach, zrobić kilka projektów z wykorzystaniem tej wiedzy i za jakiś czas wrócić do kursu. Możecie też od razu przejść cały kurs od A do Z, a potem realizując projekt, gdy zdacie sobie sprawę, że potrzebujecie skorzystać z jakiejś konkretnej funkcjonalności, w łatwy sposób możecie odszukać interesujące Was zagadnienie. Możecie też poruszać się po kursie w całkowicie swobodny sposób, ucząc się tych tematów, które na dany moment uznacie za najbardziej istotne. Poza wiedzą dotyczącą samego Gita, sporo czasu w kursie poświęciłem zagadnieniom związanym z GitHubem, który dzisiaj stał się de facto standardem, jeżeli chodzi o prezentowanie efektów naszej pracy, rekruterom. Praktyka to zawsze najistotniejsza część nauki programowania, bez której nie da się osiągnąć sukcesu. Nieważne ile książek o programowaniu przeczytasz, nieważne ile filmów o programowaniu obejrzysz i nieważne nawet ile tutoriali przerobisz, dopóki sam lub sama nie napiszesz dziesiątek tysięcy linii kodu, dopóki nie zrealizujesz dziesiątek mniejszych i co najmniej kilku większych, rozbudowanych projektów, Twoje szanse na zdobycie pracy jako programista będą naprawdę małe. Tutaj nie ma co się oszukiwać, nie ma co owijać bawełnę, bo tak wygląda rzeczywistość. I to nie jest tylko kwestia tego, że dzisiaj więcej osób zainteresowanych jest pracą w zawodzie programisty. Kilkanaście lat temu, gdy ja stawiałem pierwsze kroki w branży, wyglądało to bardzo, bardzo podobnie. Wiem, że popularna jest taka opinia, że dzisiaj pracy dla juniorów praktycznie nie ma, że konkurencja na starcie jest tak duża, że pracę dostaje jedna osoba na 100 albo nawet jedna osoba na 1000, a kiedyś to było lekko, łatwo i przyjemnie, a firmy przyjmowały każdego chętnego, który miał jakiekolwiek podstawy i wysłał CV. Ale to nie jest prawda. Jeżeli myślimy o rozpoczęciu kariery programisty, to praca, którą należało wykonać kiedyś i praca, którą należy wykonać dzisiaj, żeby ten cel osiągnąć, jest praktycznie taka sama. Nie jest tak, że kiedyś potrzeba było na to na przykład 10 tysięcy godzin, a dzisiaj trzeba spędzić na nauce 100 tysięcy godzin. Fakt, jest więcej technologii do ogarnięcia, ale po pierwsze, same technologie mają zazwyczaj dużo niższy próg wejścia niż technologie sprzed kilkunastu lat, a po drugie, dużo łatwiejszy jest dostęp do wiedzy. Kilkanaście lat temu nie mieliśmy tylu kanałów o programowaniu na YouTubie, nie mieliśmy tylu serwisów z kursami dotyczącymi programowania, ani nie mieliśmy GitHuba, o którym dzisiaj opowiadam
i którego możliwości pokazuję w kursie GitHub Podstaw. Osoby uczące się programowania nie miały też roadmapy programisty, którą napisałem i którą polecam. Powiem szczerze, gdybym miał okazję przeczytać roadmapę programisty 20 lat temu, moja droga do zostania programistą na pewno byłaby dużo łatwiejsza i dużo efektywniejsza, a tak jednak sporo czasu straciłem na poszukiwanie różnych drugich ścieżek, z których duża część prowadziła zupełnie donikąd, a ja momentami kręciłem się w kółko. O tym zresztą opowiadałem tydzień temu w filmie Jak dzisiaj uczyłbym się programowania. Wracając jeszcze do tych początków branży IT. Tak, teraz więcej osób niż kiedyś zainteresowanych jest karierą programisty i to naturalnie przekłada się na ilość wysyłanych CV. Ale zawsze powtarzam dwie rzeczy i chcę, żebyście również o nich pamiętali. Po pierwsze, praca w IT dla dobrych programistów, również tych rozpoczynających karierę w branży, była, jest i będzie. Zawsze będą miejsca pracy dla juniorów. Różnica między tym, co było, a tym, co jest, jest taka, że kiedyś firma otrzymywała 10 CV i z tych 10 osób zatrudniała 3 dobre osoby, a teraz otrzymuje 100 CV i wciąż zatrudnia 3 dobre osoby. Także nie ma znaczenia, czy CV wyśle 10, 100 czy 1000 osób. Znaczenie ma tylko to, czy będziesz wśród tych 3 dobrych osób. Nie ma co patrzeć na całe masy osób słabych i przeciętnych. To, co powinno być dla nas zawsze istotne, to by skupiać się na sobie i starać się być jak najlepszym w tym, co robimy. Po drugie, każdą odpowiedź na wysłane CV traktuj jako osobisty feedback dotyczący tego, co potrafisz. Jeżeli wyślesz CV i nie dostaniesz odpowiedzi, albo weźmiesz udział w rekrutacji i nie dostaniesz pracy, nie myśl o tym, że to wina dużej konkurencji, bo w 99% przypadków to nie jest wina dużej konkurencji. Rekrutacja do IT nie polega na tym, że firma, chcąc zatrudnić programistę, przeprowadza rozmowy na przykład z 10 kandydatami i z tego grona na pewno zatrudnia jedną najlepszą osobę, bo co w sytuacji, gdy wszyscy kandydaci są beznadziejni? Firma nie może zatrudnić słabej osoby tylko dlatego, że to był najlepszy kandydat z całej masy słabych kandydatów. Firma, szukając programisty, ma pewne wymagania, które kandydat po prostu musi spełnić. Także jeżeli nie uda Ci się dostać pracy, pamiętaj, że tu nie ma co się na kogokolwiek obrażać, nie ma co marudzić, że konkurencja była za duża i szukać jakichkolwiek innych wymówek. Jeżeli nie uda Ci się dostać pracy, oznacza to, że na 99% umiesz jeszcze za mało. I to jest super informacja dla Ciebie, bo wiesz, że po prostu trzeba spędzić jeszcze trochę czasu na nauce i przede wszystkim na dalszym zdobywaniu doświadczenia w postaci kolejnych projektów. Bo właśnie projekty są tym, na co rekruterzy zwracają szczególną uwagę. Oczywiście teoretyczne podstawy, również te związane z szeroko pojętą informatyką, o czym opowiadałem w filmie Jak nauczyć się programowania i zostać programistą, są bardzo ważne, ale to właśnie to, co sami napisaliśmy i czym możemy się pochwalić, jest najważniejsze podczas pierwszego etapu weryfikacji kandydatów. I tutaj podkreślam, jest to jeszcze bardziej istotne, gdy nie masz na koncie ukończonych studiów informatycznych. Bo chociaż sam dyplom wyższej uczelni nie oznacza automatycznie, że będziesz dobrym programistą, to jednak daje rekruterowi pewien obraz kandydata. Same studia nie należą do łatwych, więc już ich ukończenie pokazuje, że jesteś osobą pracowitą, sumienną, osobą, która potrafi uczyć się nowych rzeczy, osobą, która potrafi wyszukiwać informacje z różnych źródeł, a potem wykorzystywać te informacje w praktyce. Jeżeli ukończonymi studiami były studia informatyczne, rekruter może też założyć, że masz całkiem niezłe podstawy dotyczące systemów operacyjnych, sieci komputerowych, struktur danych i algorytmów i masz w portfolio kilkadziesiąt mniejszych i kilka większych projektów programistycznych. Do tego prawdopodobnie nie jest Ci obca praca w grupie, a to wszystko to taki zestaw cech i umiejętności, które każdy programista powinien posiadać. Brak studiów nie jest czymś, co Cię przekreśla. Jest cała masa programistów, którzy nie kończyli studiów i absolutnie nikt dyplomu wyższej uczelni nie wymaga, ale brak studiów sprawia, że dla rekrutera jesteś czystą kartą. Rekruter w kontekście tego, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko, tak naprawdę niewiele o Tobie wie. Dlatego tak ważne jest, żeby we właściwy sposób pokazać, co potrafimy i jakie mamy doświadczenie. A wyznacznikiem naszych umiejętności i naszego doświadczenia są zrealizowane projekty. Ale tutaj musimy pamiętać jeszcze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nie mogą to być byle jakie projekty, a po drugie, nie możemy ich przedstawić w byle jaki sposób. Bardzo często na GitHubowych profilach, którymi chwalą się początkujący programiści, możemy znaleźć projekty żywcem wyjęte z tutoriali. Jakieś proste restowe API, system rezerwacji biletów albo najprostsza w świecie to-do lista. Cóż, takimi projektami ciężko zainteresować rekrutera, bo tego typu rzeczy w żaden sposób nie wyróżniają Cię spośród innych kandydatów. Tego typu aplikacji student informatyki w swoim portfolio ma prawdopodobnie kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt. I jest to tak oczywista sprawa, że nawet nie przychodzi mu do głowy, żeby chwalić się nimi w CV. Nie oznacza to, że takie projekty nie są ważne, bo na pewnym etapie są bardzo ważne. Dzięki takim projektom robimy kolejny krok do przodu, rozwijamy się i jesteśmy w stanie realizować projekty bardziej zaawansowane, ale właśnie. Gdy szukamy pracy, powinniśmy być już na innym etapie i powinniśmy móc pochwalić się bardziej zaawansowanymi projektami. To tak jak z jazdą samochodem. Gdy zdajemy egzamin na prawo jazdy, udowadniamy, że potrafimy odnaleźć się w ruchu miejskim, że potrafimy ruszyć będąc na górce i że potrafimy zaparkować równolegle.
Nie wystarczy jedynie umiejętność włączenia kierunkowskazów i stwierdzenie, że jesteśmy ambitni i szybko się uczymy i całej reszty nauczymy się już w praktyce. Tak, bo chociaż oczywiście w pracy nauczymy się najwięcej, to jednak żeby ją rozpocząć, musimy już mieć pewne doświadczenie. I jest kilka typów projektów, którymi możemy chwalić się podczas rekrutacji. Pierwszy typ to projekty rozbudowane. Nie muszą to być projekty w żaden sposób przełomowe czy wyjątkowe, ale ważne, żebyś w ten sposób był lub była w stanie zaprezentować w praktyce znajomość różnych technologii. Może to być na przykład system, gdzie aplikacja backendowa działa w Dockerze, część frontendowa działa w chmurze, dane zapisywane są w działającej lokalnie bazie danych, a za jakość całości odpowiadają testy jednostkowe i integracyjne. W ten sposób jesteś w stanie pokazać, że rozumiesz różne elementy większego systemu, że potrafisz nie tylko napisać prosty program, ale też zaprojektować architekturę, w której mamy co najmniej kilka komunikujących się między sobą komponentów. Możliwości zaprezentowania swoich umiejętności w ten sposób jest naprawdę dużo. Tak naprawdę ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i to, na jakich technologiach skupiliśmy się podczas nauki. Tego typu projekt stwarza duże możliwości dla rekrutera, bo jest wiele rzeczy, o które możecie zapytać. Skąd wybór takich, a nie innych technologii? Jakie są zalety i wady korzystania z takich rozwiązań? Jakie problemy pojawiły się podczas pracy nad projektem i jak udało Ci się je rozwiązać? Każda taka dyskusja to bardzo ważny element rekrutacji, bo dzięki nim rekruter Cię poznaje i na ich podstawie buduje obraz Twojej osoby. Dzięki nim dowiaduje się, co tak naprawdę umiesz, jak radzisz sobie z trudnościami i jaki jest Twój potencjał w kontekście dalszej nauki. Drugi typ to projekty nietypowe, nieszablonowe. Nie muszą być jakoś wyjątkowo rozbudowane, ale ważne, żeby miały w sobie jakiś drobny element, który je wyróżnia. Gdy aplikowałem na swoje pierwsze praktyki, jednym z projektów, który miałem w CV, były szachy z zaimplementowanym algorytmem sztucznej inteligencji, który pozwalał na rozgrywanie pojedynku przeciwko komputerowi. Nie było to nic wyjątkowo skomplikowanego, bo była to implementacja algorytmu min-max, czyli jednego z podstawowych algorytmów poznanych na zajęciach ze sztucznej inteligencji na studiach. Ale mimo wszystko było to coś, o czym można było porozmawiać z rekruterem. A jak wspomniałem przed chwilą, jest to mega, mega ważna rzecz. Dlatego tworząc projekty do portfolio, zawsze zastanów się, czy mogę dodać do projektu coś, co zaintryguje rekrutera i sprawi, że będzie chciał zadać mi odnośnie tego projektu kilka pytań. Nie musi to być nic wielkiego, może to być naprawdę drobna rzecz, ale ważne, żeby miała w sobie coś, co pozwoli Ci się choćby odrobinę wyróżnić. I jeszcze trzeci typ projektów, projekty, które ja nazywam osobistymi, czyli projekty, które rozwiązują jakiś Twój problem. Może chodzisz na siłownię, ale dostępne na rynku aplikacje Ci nie odpowiadają. Może niektóre z nich nie oferują tego, czego potrzebujesz, a inne z kolei są zbyt rozbudowane i przez to nieintuicyjne. Stwierdzasz więc, że skoro uczysz się programowania, wykorzystasz to do rozwiązania własnego problemu. W moim przypadku takim projektem był backend strony internetowej magazynu muzycznego, który przez wiele lat współtworzyłem. Postanowiliśmy odświeżyć nieco naszą stronę, więc grafik przygotował layout, a ja zdecydowałem się zaprojektować i zaprogramować cały CMS, Content Management System, czyli system zarządzania treścią. Biorąc pod uwagę fakt, że moje doświadczenie w PHP, w którym pisałem całość, nie było duże, był to na tamtą chwilę naprawdę ambitny projekt. Musiałem zadbać o mechanizm logowania użytkowników, o przypisanie ich do odpowiednich ról, takich jak administrator czy redaktor, zaimplementować całą logikę dodawania i edycji artykułów na stronę, system komentarzy oraz ocen, włączając tu także zabezpieczenia, nie pozwalające na przykład na kilkukrotne głosowanie ten sam album przez tę samą osobę. I to wszystko sprawiało, że była to bardzo fajna rzecz do rozmowy podczas rekrutacji. Rekruterzy takie inicjatywy bardzo doceniają, bo po pierwsze, taki projekt to zdecydowanie więcej pracy niż tylko przepisanie tutorialowego kodu linia po linii. Po drugie, realizując taki projekt pokazujesz, że autentycznie interesujesz się programowaniem, że rozwijasz się na własną rękę i potrafisz rozwiązywać problemy. A po trzecie, podczas takiego projektu podejmujesz własne decyzje. Nie robisz czegoś tylko dlatego, że tak poleca autor tutoriala, tylko sam decydujesz o każdym rozwiązaniu, które implementujesz. Samo zrealizowanie projektów to jednak dopiero pierwszy krok. Żeby zainteresować nimi rekrutera, potrzebne są jeszcze drugi i trzeci krok, czyli właściwa prezentacja efektów naszej pracy. Czasem można usłyszeć głosy, w tych czasach CV nie jest ważne, daj po prostu link do swojego GitHuba i to wystarczy. No to teraz wyobraź sobie, że jesteś rekruterem, który sprawdza maila i widzi, że ma do przejrzenia 50 CV. I w każdym CV są tylko jakieś podstawowe, niewiele znaczące informacje, truizmy typu jestem ambitny i szybko się uczę, albo lubię pracę w grupie, jednocześnie wykazuję się dużą samodzielnością. I link do GitHuba. Naprawdę chciałoby Ci się otwierać teraz 50 profili i przeglądać setki repozytoriów z kodem, nie wiedząc nawet jakich projektów się spodziewać? No właśnie. Żeby rekruter w ogóle wszedł na Twój profil na GitHubie, musi zostać czymś zainteresowany już na etapie czytania CV. Dlatego warto wybrać do CV ze 3-4 projekty, którymi chcemy się pochwalić i krótko, w kilku zdaniach, napisać, czym te projekty są, czym się wyróżniają, jakie problemy dzięki nim rozwiązaliśmy, jakich technologii użyliśmy. To znacząco zwiększa nasze szanse na to, że rekruter faktycznie wejdzie na nasz profil na GitHubie. I tutaj pozostaje jeszcze krok numer 3, czyli właściwa prezentacja na samym GitHubie. Po pierwsze, możemy i powinniśmy zadbać o fajną sekcję o mnie,
widoczną, gdy ktoś wchodzi na nasz profil. Po drugie, do każdego projektu, którym chcemy się pochwalić podczas rekrutacji, powinniśmy dodać plik README, w którym w prostych słowach wyjaśnimy, czym jest projekt, jakie są jego funkcjonalności oraz w jaki sposób możemy go uruchomić. I po trzecie, możemy skorzystać z serwisu GitHub Pages, który pozwala na postawienie własnej strony internetowej w domenie github.io, co jest bardzo dobrym pomysłem na zaprezentowanie portfolio w interesującej graficznie formie. O tym, jak to wszystko zrobić, również opowiadam w kursie Git od Podstaw. Także jeszcze raz zapraszam na stronę programujodpodstaw.pl, gdzie możecie wykupić dostęp do kursu. Tak jak mówiłem na początku, promocyjna cena 349 zł obowiązuje przez 2 tygodnie do 5 maja, a po tym czasie rośnie do 399 zł. Przypominam też, że podczas tych najbliższych 2 tygodni jest okazja, żeby otrzymać zniżkę na e-book Roadmapa Programisty. Wystarczy, że kupując kurs Git od Podstaw, dodasz do koszyka również Roadmapa Programisty. Zniżka naliczy się automatycznie, dzięki czemu zamiast 89 zł zapłacisz jedynie 59 zł. Jeżeli masz jakieś pytania, zostaw komentarz pod filmem albo napisz maila na adres kamil@programujodpodstaw.pl. Tymczasem dzięki za obejrzenie dzisiejszego filmu. Cześć!